Rozdział dwunasty Pani Borowska, ciocia Amelia i doktor Lipień czytali listy ręki, pani Borowska czytała głośno, a oni słuchali, łowiąc każde słowo w locie. List był długi jak droga przez pustynię do studni a tak zszyty z najdziwaczniejszych zdarzeń, jak te dawne dywany z okrawków różnokolorowych materiałów, które nasze babki zawieszały nad łóżkiem. Czytano go ustępami, w słusznej obawie. Ze odczytanie go od razu, za jednym zapędem, groziło czytelnikowi pomieszaniem zmysłów. Była to opowieść o wszystkim, przewyborny galimatias, zupa ze siedemdziesięciu ingrediencji, czyli, wedle wrażenia doktora, groch z kapusta. Irenka opisała sumiennie wszystkie swoje przygody w Zakopanem, poza tym ludzi, zwierzęta, drzewa i kamienie, niebo i ziemię, powtórzyła swoje myśli i słowa. Pani Borowska czytała. Walizkę moją odniósł z dworca kolei sławny na dwóch półkulach, bo trzeci nie ma, Śpiewa Jerzy Zadora. Oszalała dziewczyna. Krzyknął doktor, Przecień ręka nie kłamie, rzekła pani Borowska. W takim razie on oszalał. Coś niesłychanego. Skąd ona wytrzasnęła słynnego śpiewaka do noszenia walizek? Ona wszystko potrafi. Wtrąciła z uwielbieniem ciotka. Niech pani czyta dalej, a ja każę przynieść lód na głowę, na wszelki wypadek. Pani Borowska brnęła przez list jak przez dziewiczą puszczę, a wreszcie odczytała zmienionym głosem, jakby sama sobie nie wierząc. I w tym Zbyszku, który kocha się w białym płomieniu szwecji, ja sama zakochałam się śmiertelnie. Demencja Wrzasnął doktor. To nie demencja, to miłość, westchnęła ciocia. To dzieciństwo, uśmiechnęła się pobłażliwie pani Borowska. Po takiej niespodziewanej wiadomości musieli odetchnąć. Niech pani przerwie, bo muszę zmysły zebrać, gadał doktor. A mówiłem, żeby lud był pod ręką. Zakochała się. Przecie tak wyraźnie pisze. Tak pisze, bo i się coś zdaje. Ale co znaczy ten jakiś biały płomień Szwecji? Czy może mnie kto objaśnić? Może to szwedzka zapałka? Nie. Zapałka pali się płomieniem żółtym. A jeżeli nie zapałka, to co? Biały płomień. Biały płomień. To musi być powiedziane pod figura. Wiem. To jest szwedzki pącz. A jeżeli to jest szwedzki pącz, który jest wybornym, lecz mocnym napitkiem, w takim razie młodzieniec, zakochany w pączu, jest to obrzydliwym pijakiem. Otóż macie. Puść kozę na drzewo, a ładne będzie przedstawienie. Licho nadało niedoważone panny. Rozumiem, że pan Bóg stworzył lwy, tygrysy i słonie, ale po co stworzył panny, tego nie mogę zrozumieć. Ciotka Amelia z krzywieniem twarzy dała mu do poznania, że żart jest w złym guście, bo i ona jest panna. Nikt nie wie, zrzędził doktor, co uczyni kot, któremu przywiązano pęcherz do ogona, i co uczyni taka panna, której przywiązano do ogona piętnaście lat. Co też doktor wygaduje? Zaśmiała się pani Borowska. Ja wiem, co mówię. My tu nie wiemy, co z sobą zrobić, a ona zakochała się. Niech pani czyta dalej, może już się odkochała. Nic o tym nie było w liście. Na widownię natomiast wypłynął księżyc. Przecudowna była ta noc księżycowa. Było tak ślicznie, że mi się chciało płakać. O, Boże! Westchnął doktor, ale zaraz groźnie warknął. Czemu was tu nie ma? Czemu nie ma tu ciebie, najdroższa i jedyna, święta moja mateczko? Pani Borowska zaczęła czytać z trudem, bo oczy jej zaszkliły się łzami. Czemu tu nie ma cioci, która napisałaby najpiękniejszy w życiu swoim wiersz? Maleństwo moje ukochane, szepnęła ciotka. Czemu tu nie ma takiego najlepszego człowieka na świecie? wujaszka, doktora. Zdawało mi się, że go widzę na księżycu, jak się do mnie uśmiecha, mój drogi i kochany. Powoli, rzekł doktor bardzo cicho, czemu pani tak prędko czyta? Niech pani przeczyta to raz jeszcze. Pani Borowska odczytała po raz drugi, a doktor wlazł w jakiś ciemny kąt i pytał stamtąd Napisała Mój drogi i kochany? Tak, panie doktorze. Nagle doktor wrzasnął ni stąd, ni zowąd. Czego panie właściwie chcą od tej dziewczyny? Jeżeli zakochała się, to jej rzecz. Ho, ho. Ona wie, co robi. Irenka, złota moja Irenka. Ale ja nie pozwolę jej krzywdzić. Jeśli panie chociaż jedno złe słowo o niej powiedzą, to ja się upomnę o to biedne dziecko. Pani Borowska spojrzała ze zdumieniem. Ależ, doktorze kochany, przecie to pan? Ja? W imię ojca i syna. Żebym siebie samego leczył, jeśli cokolwiek powiedziałem. Może nam się przesłyszało, uśmiechnęła się pani Borowska. Nawet z całą pewnością, oświadczył doktor. List skończył się wiadomością o depeszy pani opolskiej. Co wielkie na wszystkich, uczyniło wrażenie. Pani Borowska gładziła go ręką, jak gdyby to była sama ręka, a doktor szybko krążyć począł po pokoju. Nagle przystanął i podniósł w górę wskazujący palec, jak człowiek, który bada kierunek wiatru. Jestem tak wzruszony, rzekł radośnie, że muszę pójść zaczerpnąć świeżego powietrza i zobaczyć gwiazdy. Uroczy człowiek. Powiedziała po jego wyjściu ciotka Amelia. Szkoda tylko, że wciąż gubi swoje gumowe mankiety. Doktor, nucąc jest z opery, o której wszyscy już na całym świecie zapomnieli, nawet nie spojrzał na niebo, gdyż nie trzeba było kierować się gwiazdami, aby trafić do jedynej w tym mieście knajpy, tym się odznaczającej, że w lecie było w niej więcej much niż gości, a w zimie tyle gości, ile much. Siedzieli w niej w tej chwili dwaj wytrwali, burmistrz ze skłopotaną głową i nauczycie. Kaligrafii, tak długi i chudy, jak chuda i długa jest litera F, żyrafa becadła. Doktor, należący do odmiennego niż oni stronnictwa, którego był jedynym członkiem, skłoniwszy się uprzejmie, usiadł przy osobnym stole, w najlepszym towarzystwie, jakie można było znaleźć w tym miasteczku, bo sam ze sobą, Wiódł też sam z sobą rozmowę zajmująca i wesoła, bo wciąż się uśmiechał. Po niejakim czasie jednakże zawołał półgłosem. Europejska heca. Słowo daje. Tamci spojrzeli na niego ciekawie. Jaka heca? Co się stało, panie doktorze? Nic, nic. Tylko ze słynny tenor niósł walizkę za Irenką. Ha. Ha. Burmistrz mrugnął na żyrafę. Piąte piwo, szepnął. Po półgodzinie doktor zaśmiał się po raz drugi. Pokochać można, wierzyć nie trzeba, rzekła matka do swej córki, głosił doktor. Oni spojrzeli ze zdumieniem. Szóste piwo. Z gorzką zawiścią bąknęła żyrafa. Radość zacnego doktora nie byłaby jednak tak rozszumiana jak piana na piwie, gdyby był wiedział, jakie serdeczne cierpienia przezywa ręką. Dni w Zakopanem były promieniste, a jej dusza tułała się w mroku. Nie mogła wyratować Zbyszka, który, jeśli nawet na nią spojrzał, patrzył tak, jakby była ze szkła i jakby przez nią, jak przez powietrze, można było widzieć stół czy krzesło. Na nic przeto wszystkie westchnienia, na nic serdeczna ofiara. On jest zgubiony, a ona będzie smutna do końca swoich dni. Cóż dla takiego wspaniałego melancholika znaczy taki laskonogi i podlotek, dla człowieka z siódmej klasy piętnastoletni skrzat. Trzeba będzie zapaść się w żałości jak w trzęsawisko. Kupić sobie olbrzymi dzban na łzy i patrzeć spękniętym jak szklanka sercem, jak jakiś zamorski dziwoląk zwycięża polską pannę. O, boleści! Jak wytłumaczyć temu opętanemu Zbyszkowi, że ona nie jest dzieckiem, lecz dorosłą, zdolną do największych poświęceń osobą, gotową do czynów śmiałych i zdumiewających, i że posiada serce najczulsze na świecie? Jak zwrócić jego uwagę? Przypadek, wspaniały przypadek sprawił, że musiał przekonać się o jej znaczeniu we wszechświecie. Nikt tego nie mógł przewidzieć, a ona pojęła w lot, że jeśli teraz nie skorzysta z dziwnego zbiegu zdarzeń, przypadek taki już nigdy nie powtórzy się. Szła przez zalany słońcem park, kiedy usłyszała za sobą śmiech i głośną rozmowę. Zdawało się jej, że poznaje głos Zbyszka, miękki jak mech. Co tam mech. Miękki jak aksamit. Szedł w towarzystwie dwóch dryblasów, swoich kolegów, i głośno o czymś rozprawiali. Przyspieszyła kroku, a wtem zalśniło coś w jej duszy, jak błyskawica. Tu sprzed nią, szczerząc zdrowe zęby do słońca, siedział na ławce wielki on, słynny Zadora. Z oszołomionej jej głowy, wytrysnął nagle pomysł perlisty jak fontanna. Tamci już się zbliżają. Za chwilę Zbyszek będzie tędy przychodził. Wszystko jedno. Zegna się z przyjaciółmi i nadchodzi. Podbiegła do zanory i usiadła przy nim tak niespodziewanie, jak gdyby zleciała z drzewa. Słynny człowiek zdumiał się zupełnie tak jak zwyczajny człowiek. — O, to pani! — rzekł wesoło. — Tak, ja. Drogi, złoty, kochany. Potem panu wszystko powiem. Ale teraz niech pan powie głośno, jak najgłośniej: Zero, cudna pani, szaleje za tobą, i niech pan oczy wywróci albo ręką złapie się za serce. Już, już, niech pan mówi. Zadora, wesoły chłopak, poczuwszy jakąś radosną awanturę, o nic nie pytał, tylko wrzasnął z niezmiernym przejęciem. O, cudna pani, szaleje za tobą. A od siebie, z własnej pilności, dodał Albo ty, albo śmierć. Zbyszek spojrzał. Spojrzał. Jest cokolwiek zdumiony, lecz cóż to? Wzruszył ramionami i uśmiechnął się tak litościwie i tak drwiąco. Spokojnie poszedł dalej. Zimny, bezgłośny piorun padł stóp i ręki. Dobrze było, co? Zaśmiał się Zadora z całego serca. To o niego szło? Rozumiem. O, cóż to panienka taka smutna? Nawet pan nie pomógł, szepnęła Irenka. W takim razie już nic nie pomoże. Dziękuję panu. Jest pan strasznie dobry. Przejdzie, przejdzie, moja mała. Uśmiechnął się Zadora bardzo czule. Patrzył za nią długo. Kiedy odchodziła wolnym krokiem. To jakaś pomylona dziewczyna, pomyślał, ale bardzo zabawna. Tego samego zdania byli wszyscy, kiedy przy wspólnym obiedzie, podczas chwilowej ciszy ręka rzekła niedbale. Ten sławny zadora oświadczył mi się dzisiaj w parku, ale go nie przyjęłam. Jednej pani wypadła łyżeczka z ręki, ktoś inny znieruchomiał z wzniesionym w górę widelcem. Trwało to jednak krótką chwilę, nagle bowiem wszyscy, oprócz Zbyszka, wybuchnęli rozgłośnym śmiechem. Klapa, pomyślała Irenka i pochyliła głowę nad talerzem. Koza, bąknął Zbyszek. Do końca obiadu była celem żartów. Śmiano się serdecznie, dziwiąc się jedynie, że Irenka, zrobiwszy taki wyborny dowcip, sama się z niego nie śmieje. Palnęła mnie śmiertelne głupstwo, myślała i ręka w swoim pokoiku. Ale tej kozy nigdy mu nie przebaczę. Skąd on od razu przejrzał, że to była heca? Albo słyszał wszystko, kiedy prosiłam za Dore, albo za Zadora zbyt śmiesznie wygłosił wspaniałe słowa. Musiało to niemądrze wypaść i wszystko na nic. Po co on zresztą dodał albo ty, albo śmierć, kiedy tak nie było umówione? A tak to jakoś powiedział, jakby zaśpiewał. Po co zaraz ta śmierć? Śmierć teraz dopiero jest potrzebna. Może byłoby to najlepsze, gdybym teraz umarła? O, wtedy to już nie byłaby koza, panie zbyszku. Zacisnęła powieki i przestała oddychać, być może bowiem, że jest to doskonały środek na rozstanie się z tym nędznym światem. Może byłoby się nawet udało. Gdyby ktoś nie był, gwałtownie zapukał do drzwi. Irenka, zajedź czym prędzej, wołała pani Milecka. Irenka odsunęła śmierć łagodnie i otrząsnąwszy z głowy ponure myśli, zeszła do pokoju pani Mileckiej. Mam dobre wiadomości, moje dziecko, mówiła ona, pokazując jej trzymany w ręku list. Pani Opolska pisze. Miłość odleciała z serca i ręki, jak ptaszek, i usiadła za oknem na gałęzi drzewa, bo jej pani miała w tej chwili ważniejsze sprawy. Pani Opolska pisze, że jest chora i sama nie może przyjechać, mówiła pani Milecka, dziwnie uśmiechnięta. Przysyła za to swoja zaufana przyjaciółkę czy też krewna, bo niewyraźnie o tym wspomina i ta pani z tobą się rozmówi. Czy to dobrze, proszę pani, czy to źle? O ile znam panią Opolska, to bardzo dobrze. Z pewnością przyjechałaby sama, gdyby nie była chora, a ta pani przyjedzie dzisiaj wieczorem, moje dziecko. Co, proszę pani? Odziej się starannie, jak możesz najstaranniej, a włosy spróbuj jakoś ułożyć, bo to awantura, a nie włosy. El bądź dla tej pani uprzejma. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że zawsze jesteś uprzejma, ale dzisiaj proszę cię o to szczególnie. I jeszcze jedno. Nie skarż się na panią opolską. Jakże ja mam skarżyć się na panią opolską? Ja mam do niej tylko żal. Więc nie miej nawet żalu. O czym będziesz rozmawiać z tą panią, tego nie wiem, ale niech cię twoje dobre serce nauczy najserdeczniejszych stów. To ci tylko chciałam powiedzieć. Czy dać Ci jakąś wstążkę do upięcia włosów? Nie, proszę Pani, dziękuję. Ja znam swoją głowę. Może żelazna obręcz z beczki cokolwiek mogłaby pomóc, ale wstążka na nic. Och, ty panno z mokrą głową! zaśmiała się Pani Milecka, ściskając wzruszoną rękę. Matka anioł, a syn zbrodniarz. Pomyślała Irenka z goryczą. Idąc stroić się na przyjęcie posła pani opolskiej. Obrzęd ten nie trwał długo, polegał bowiem na oczyszczeniu sukienki i na przejechaniu przez gęstwinę włosów rozczapieżonymi palcami jak broną po grudzie. Królowa buszmeńskiego plemienia nie czesze się inaczej. Irenka, mając jeszcze wiele czasu, rozmyślała w ciszy, co powie tej damie, która ma zjechać do Zakopanego, aby ją obejrzeć. Cóż jej powie? Wszystko. Śmiało. Odważnie i jasno. Myślała o tym spotkaniu spokojnie. Kiedy jednak usłyszała zgiełki nawoływania służby w dolnych pokojach, co zapowiadało nieomylnie przyjazd znamienitej osoby, serce jej zaczęło bić niespokojnie. Potem wszystko ucichło. Zapadł głęboki wieczór, a jej jeszcze nie wołano. Widocznie pani Milecka rozmawia z ową damą musiała ona napisać wzruszający list do pani Opolskiej, skoro pani Opolska pragnęła sama przyjechać. Niech jej to pan Bóg wielkim szczęściem wynagrodzi, o czym one tak długo rozmawiają, pewnie o niej. Nareszcie, nareszcie. Pani Milecka weszła do pokoju i ręki i powiedziała cicho Ta pani musiała odpocząć, a teraz chce ciebie zobaczyć. Chodź ze mną, drogie dziecko. Pamiętasz, o co cię prosiłam? Pamiętam, proszę pani. I nie bój się. Przyjaciółka pani opolskiej ma wprawdzie groźną minę, ale zdaje mi się, że to dobra kobieta. Chodźmy. Ta pani mieszka w wielkim pokoju. Wejdź sama. Irenka zapukała nieśmiało do drzwi. Proszę wejść. Odpowiedziano stłumionym głosem. Dziewczyna weszła i przystanęła przy drzwiach, szukając oczyma tej pani. W pokoju bowiem paliła się jedna tylko lampa, stłumiona kolorowym abażurem. Bystre oczy i ręki ogarnęły pokój. W fotelu siedziała siwa, starsza pani, świetnie wytworna, w czarnej sukni. Spojrzenie jej było żywe i mądre. noc miała cokolwiek ostry. Barwa twarzy przypominała barwę kości słoniowej. Musiała być kiedyś bardzo piękna. W nieskazitelnej piękności zachowały się jej ręce, drobne, białe, starannie wypielęgnowane. Dwie rysy, opadające z końców ust ku dołowi, żłobiły się bardzo widocznie, tak samo jak pionowe zmarszczki między oczami. I ręka poczuła, że oczy te patrzą w nią mocnym, natarczywym spojrzeniem. Jak gdyby chciały przebić nie tylko mrok sączący się z powały, ale i jej piersi, i jak gdyby chciały ujrzeć serce. Ukłoniwszy się z czarującym wdziękiem, dziewczyna spojrzała w te oczy wzrokiem jasnym, rozbłyśniętym i szczerym. Przez chwilę trwało milczenie, i ręka bowiem nie śmiała przemówić pierwsza, a siwa pani patrzyła. Patrzyła. Wreszcie zapytała cicho. Nazywasz się? Moja dziecko, Irena Borowska? Tak, proszę Pani. Szukasz Pani Opolskiej? Tak, proszę Pani. Pani Opolska prosiła mnie, abym porozumiała się z Tobą. Możesz mówić wszystko, a ja jej wiernie wszystko powtórzę. Nie mamy przed sobą tajemnic. Uprzedzam Cię jednak, ze ode mnie będzie zależało, czy zobaczysz kiedykolwiek Panią Opolską. Czy jej nigdy nie ujrzysz? Teraz mów. Co ja mamy mówić, proszę pani. Wszystko. Pani Milecka cuda o tobie opowiada, o twojej roztropności i o czymś tam jeszcze. Więc pewnie słów ci wystarczy. Usiądź. A teraz patrz mi w oczy i odpowiadaj: Kto cię wysłał do pani opolskiej? Nikt, proszę pani. To był mój pomysł. Mądry pomysł i głupi pomysł. Matka twoja, oczywiście, wie o twoim wyjeździe? Moja matka wie. A więc to taka mała zmowa. Irenka spojrzała na nią wzrokiem pełnym wielkiego żalu. Proszę pani, rzekła drżącym głosem, niech pani mówi ze mną jak chce. I niech Pani nawet mnie zwymyśla, ile się tylko zmieści. Ale niech Pani o mojej matce ani źle nie mówi, ani źle nie myśli. Moja matka jest chora, bardzo ciężko chora na serce. Gdyby mi nie pozwoliła pojechać do Pani opolskiej, byłabym może uciekła. Ja nie wiem, ale ja musiałam pojechać właśnie dlatego, że moja matka jest taka chora. Mama nie sprzeciwiała się. Bo tylko jedna pani opolska potrafiłaby ją poratować. Bardzo ładnie. A czemuż tylko pani opolska? Bo my nie mamy nikogo poza nią na świecie. Wprawdzie raz już jeden mamusia pisała do niej, ale odmówiła. Sama woziłam list na pocztę w wielkiej tajemnicy. Przed kim? Przed ojczulkiem. Mama nie chciała, aby ojciec o tym wiedział. Ze mama szuka ratunku. Ach, tak. I pani Opolska odmówiła. No, a teraz? Co masz teraz do powiedzenia pani Opolskiej? Przyjechałaś po pieniądze. Czy nie tak? Nie. Odpowiedziała Irenka mocnym głosem. Więc po co właściwie? Ułożyłam sobie, mówiła Irenka, ze padnę do nóg pani Opolskiej i wybłagam, aby ratowała moją matkę i mojego brata. To jeszcze dziecko. Może pani Opolska wzięłaby ich do siebie na wieś albo do Warszawy na tak długo, zanim ja nie będę mogła pracować. Aha, pani Opolska miała wziąć do siebie matkę i brata. Ale czemu nie mówisz o sobie? Co miało stać się przez ten czas z tobą? Ze mną? Ja dobrze o tym nie myślałam, proszę pani. Gdzieś byłabym się przytuliła i uczyłabym się pracy. Co tam ja? Ja mogę jeść byle co i spać na gałęzi, ale mama nie może i brat nie może. Ja nawet myślałam. Mów śmiało. Myślałam nawet o tym, że pani Opolska zajmie się nimi, a ja chociaż część tego, co im da, odsłużę jako pokojówka. U kogo? Myślę, że u pani Opolskiej. Jako pokojówka, jako pokojówka, powtarzała siwa pani bezdźwięcznie. Czemu tak wpatrujesz się we mnie? Zapytała nagle bardzo szorstko. Bardzo panią przepraszam. Ja mam takie niemądre przyzwyczajenie patrzenia w oczy. Już nie będę. Patrz albo nie patrz. Jak ci się podoba? Ile masz lat? Prawie piętnaście, a brat skończy osiem. A matka bardzo chora? Bardzo. Trzeba jej wielkiego spokoju. Siwa pani odwróciła głowę i przez chwilę patrzyła w noc, kładącą się do snu za oknami. Co powiedziała twoja matka po otrzymaniu listu od pani opolskiej? Pamiętasz? Pamiętam. Nic nie powiedziała, tylko miała bardzo czerwone oczy. Otz. Wytworna pani drgnęła, jakby mróz powieł spoza okien. Pani Opolska o tym nie wiedziała, powiedziała cicho. Jak mogła wiedzieć? Mówiła smutno Irenka. Może gdyby była widziała łzy mojej matki. No, to co? Nikt cię o to nie pyta, zawołała gwałtownie siwa pani. Irenka spojrzała na nią ze zdziwieniem, ale widząc, że siwa pani znowu patrzy w okno odważyła się rzec cichutko. Bo ja myślę, proszę pani, że pani Opolska nie jest taka zła, jak się wydaje. Wytworna pani odwróciła powoli głowę i zapytała głosem niespodziewanie łagodnym. Dlaczego tak myślisz? Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, aby ktoś mógł być zły dla swojej najbliższej krewnej, kiedy obcy ludzie byli dla nas dobrzy. Musi być jakaś inna przyczyna. Pani dobrze zna panią Opolską. Może ona jest nieszczęśliwa, albo może ktoś jej wyrządził co złego, więc pogniewała się na cały świat i na nas przy sposobności? Ja często o tym myślałam, ale nic nie wymyśliłam, bo jestem głupia. A gdybyś zobaczyła panią Opolską, co byś jej powiedziała? Dobrze, nie wiem, ale powiedziałabym jej tak, jeżeli pani jest zła, to trudno, pan Bóg panią osądzi, ale jeżeli pani pozwoli umrzeć mojej matce tylko dlatego, że pani marzal do niej, nie wiem za co, to pani nie będzie miała w życiu spokojnej chwili, bo panią sumienie zadręczy. Powiedziałabym jej to takim głosem, żeby struchlała. Siwa pani spojrzała na nią z dziwnym błyskiem w oczach. Czy tak bardzo kochasz swoją matkę? Moją matkę? Ponad życie. A pani opolskiej nie kochasz chyba? Na to trudno odpowiedzieć. Gdybym ją była spotkała wtedy, kiedy mama przez nią płakała, byłoby jej gorąco. Byłabym jej powiedziała straszne rzeczy. Teraz to już mi przeszło. Zresztą, co innego list, a co innego żywa osoba. Mojej prośbie pani Opolska nie odmówi. Och, a czemuż to tobie nie ma odmówić? Bo nie może. Nawet krokodyl nie odmówiłby dziecku, które prosi o życie dla swojej matki. Zresztą, ja słyszałam, że pani Opolska miała też córkę, która, biedactwo, umarła. Umarła, powtórzyła szeptem siwa pani. Może ona dlatego jest taka nieszczęśliwa? Moje dziecko, przestań o tym mówić. Powiedz mi teraz jasno, co zrobisz, jeżeli pani Opolska odmówi nawet tobie? Irenka odpowiedziała smutno. Jeżeli tak się stanie, wtedy nie wiem, co my zrobimy. Moja droga, moja złota, moja jedyna pani. Niech pani tak urządzi, abym ja mogła zobaczyć panią Opolską. Ja zrobię wszystko, co ona każe. Ja będę pracowała od świtu do nocy, byle tylko ją wzruszyć i byle wyratowała mamusie. Może mnie nawet bić codziennie. Może mi kazać śmiać się albo płakać. Ja wszystko. Uspokój się, moje dziecko. Zrobię, co można. Zobaczysz panią Opolską. Co ty wyprawiasz, dziewczyno? Pytanie było uzasadnione, bo bujna i czuła dusza Irenki wybuchnęła płomieniem wdzięczności, nie zważając ani na Dostojność, ani na świetny maniery siwej pani. Irenka zarzuciła ręce na jej szyję i zaczęła ściskać jej Dostojność z całego serca. Dostojność broniła się słabo. Wreszcie udało się jej posadzić rękę na fotelu. Strasznie panią przepraszam, ale taka jestem głupia. Kiedy mi kto przemówi do serca. Sama nie wiem, co robię. Czy pani wie, jak mnie nazywają w narodzie? Panna z mokrą głową. Dobre, co? Lepiej nie było można. Niech pani tylko tego, nie mówi pani o polskiej, bo może pomyśli, że jestem po prostu wariat. Ja tylko pani mówię w zaufaniu. Tak mi wierzysz? Bardzo. Pani musi być bardzo, bardzo dobra, tylko. Tylko co? Przepraszam, wymknęło mi się. Pani nie pogniewa się na mnie? Tylda, nie pogniewam. Więc? Tylko, że pani ani razu nie uśmiechnęła się do mnie. Do mnie zawsze wszyscy się śmieje. Ale może pani nie uśmiechać się. Ja i bez tego wiem. — Ze pani jest dobra, tylko ze spoczątku to się trochę pani bałam. Siwa pani starała się uśmiechnąć, ale nie bardzo jej się to udawało. Głębokie bruzdy koło ust nie mogły się rozprostować. Spojrzeniem jednakże starała się okazać i ręce odrobinę życzliwości. Była bardzo jakaś zmieszana i ręce jej drżały. — Zdaje mi się, że ciebie niełatwo nastraszyć — rzekła z jedną dziesiątą uśmiechu. Wracajmy jednak do rzeczy. Czy możesz mi, moje dziecko, opowiedzieć o wszystkim, co działo się z wami od tej chwili, kiedy to pani Opolska tak niemiłosiernie odpisała Twojej matce? Mów, jak umiesz, ale o wszystkim, o wszystkim. O ludziach i o zdarzeniach. Jeszcze nie jest późno. Mamy czas. Mów, Irenko. Dziewczyna rozpoczęła powieść barwną i obszerną. Wzięła do rąk długi. Długi różaniec dni i cichym głosem, jak gdyby modliła się, przesuwała paciorki. Jedne były śliczne, z pereł utoczone, inne smutne, z czarnego drzewa. Głos jej czasem zadrżał albo wilgotniał od łez, kiedy mówiła o śmierci ojca, brzmiał cudownie, kiedy mówiła o matce. Jak złote nitki w szarej tkaninie błyskały dziecinne słowa, kiedy opisywała swoje dni szczęśliwe, wyprawy i szaleństwa. Potem głos jej roześmiał się, kiedy przed nieruchome, wpatrzone w nią oczy starszej i pani wywlokła Jasia, zagrzebanego w śniegu lub odprawiającego medytację z jajkami w ręku. O babce i ciotkach opowiadała rzewnie, wreszcie skrzesał ognia pan Podkówka. Mówiła o dobrotliwym księdzu i o jego testamencie, o wszystkim, o wszystkim. Ustęp osobny, wspaniały i rozgłośny, przeplatany śmiechem i wzruszeniem. Poświęciła największemu swojemu przyjacielowi na świecie, doktorowi. Krótko i kwieciście zdawała raport o swojej wyprawie i o przyjeździe do zakopanego. Siwa pani nie przerywała jej ani jednym słowem. Słuchała pilnie, zamykając czasem oczy, kiedy jej ręce głos zadegał, lub patrząc na nią ciekawie, kiedy powieść stawała na głowie i wrażała radość. Coś musiało dziać się z wytworną panią. Bo jej twarz, zakrzepła w smutnej powadze, zaczęła tajać, jakby słoneczny płomień padł na lodową powłokę. I ręce zdawało się czasem, że zmarszczki koło ust czyniły gwałtowny wysiłek, aby uczynić miejsce uśmiechowi, co cieniutką strugą spływał z oczu wyniosłej damy. A teraz, na sam koniec, mówiła Irenka, zniżywszy głos, powiem pani coś, ale w największej tajemnicy. Mów, mów, moje dziecko. Otóż tu, w Zakopanem, spotkało mnie wielkie i śmiertelne nieszczęście. Dama wzdrygnęła się. Co ci się stało, na Boga? Zapytała z wyraźnym już wzruszeniem. Zakochałam się, ogłosiła i ręka z cichym jękiem. W Zbyszku Mileckim. Śmiertelnie, powiadam pani, śmiertelnie. A on zapytała siwa pani pośpiesznie. A on gwiżdże na mnie. W tej chwili stało się coś nadzwyczajnego. Wytworna pani zaczęła dusić się, najwyraźniej dusić się. Zatrzepotała rękami jak tonący człowiek i chwytała ustami powietrze, też jak topielec. A jak na rzece, kiedy słońce przygrzeje, lód trzaska i uchodzi do morza, a woda wygładza się i uśmiecha do słońca. Taka sama radosna awantura odbyła się na twarzy owej pani. Lud spłynął z jej groźnej twarzy, wygładziły się zmarszczki, odetchnęły wreszcie usta. Dostojna, mroźna, twarda twarz zelżała i świetna pani wybuchnęła śmiechem. Irenka chciała się obrazić, ale przez krótką chwilę. Ten nieoczekiwany, niespodziewany, może od wielu, wielu lat wyglądany śmiech tak ją rozradował. Z zaczęła śmiać się także, a teraz z kolei siwa pani podniosła się nagle z fotela i objąwszy ramionami i rękę zaczęła całować jej głowę och ty śmieszne, drogie dziecko mówiła szybko głupi ten zbyszek, że ciebie nie kocha, bo jakże ciebie nie kochać tylda żeby tak pani opolska to powiedziała, westchnęła i ręka. Siwa pani ujęła jej głowę w obie dłonie i rzekła ze wzruszeniem. Pani Opolska nie wiedziała o niczym. To biedna, stara kobieta, która wiatr nosi po świecie, bo jej serce nie zna spokoju. Prawdy o niej powiedziałaś, i ręko moja złota. Ale teraz, kiedy o wszystkim dowie się ode mnie, będzie inaczej, z cała pewnością będzie inaczej. Pani Opolska też miała córkę. A ponieważ jej już nie ma, chciałabym mieć taka jak ty. Taką jak ty, co dla matki oddałaby życie. Kochane, drogie dziecko, niech cię Bóg błogosławi. Zaśmiałam się po raz pierwszy od wielu lat za twoją sprawą, a teraz znowu mam łzy w oczach. Też za twoją sprawą. Co ty ze mną wyprawiasz, zła dziewczyno? Powiedz swojej matce, że pani Opolska żałuje z całego serca. I że będzie inaczej. Nagle ręka cofnęła się o krok. Zbladła i usta jej zadrgały. Dobywając słów z trudem, szepnęła: Pani jest panią opolską. Tak, odpowiedziała jej siwa pani. Nie gniewaj się. Chciałam usłyszeć prawdę o sobie. Nie chciałam cię przestraszyć. Przebaczysz mi, co ruchno?”. I ręka zawahała się na jedno króciutkie mgnienie. A po tym mgnieniu siwa pani i czarnowłosece ganiątko objęły się w mocnym muścisku. A chociaż to była zima, w Zakopanem wielka tej nocy była ulewa. Albowiem powiada mędrzec, kiedy jedna kobieta płacze, wtedy pada rosa. Kiedy jednak płaczą dwie kobiety, i to z radości, wtedy jest ulewa. Rozdział trzynasty Pani Opolskiej zdawało się na zajutrz, że po ciężkiej chorobie obudziła się zdrowa i szczęśliwa. Nie powiedziała jej ręce wszystkiego tego, o czym ciotka Amelia mówiła doktorowi. Nie powiedziała jej, że załamała się w niej twarda, nieustępliwa duma, która dotąd lodowym pancerzem osłaniała jej serce. Odgrodziła się od wszystkich. Przekonana, że jej nieszczęście jest innym nieszczęściem, większym i bardziej zbolałym niż szare nieszczęścia szarych ludzi. A ci ludzie byli jej obcy, i jeśli musiała zetknąć się z nimi, czyniła to z niecierpliwą niechęcią. Nie obchodził jej los i żywot nawet najbliższych. Umieściła się na wysokiej skale swojego cierpienia i było jej to obojętne, że i inni cierpią. Dopiero kiedy słuchała opowieści Irenki, cichej, niewymyślnej, a tak napełnionej pokornym i wielkim cierpieniem, jak noc mrokiem i ciszą, zdumiała się, jak gdyby objawiło się jej coś nieznanego. Więc szare istoty też tak cierpią. Cierpią dotkliwie, boleśnie i gorzko, a nie skarżą się i nie zamykają się w swoim cierpieniu jak w trumnie, lecz dzielą się nim tak samo, jakby dzielili się radością. Przełamują serca jak chlepi mówią sobie, posil się moim sercem, jeśli twoje osłabło w boleści. Dreszcz po niej przeszedł. Ci odsunięci od niej borowscy, sami mając zaledwie kęs chleba, dzielą się nim z biednymi krewnymi, a kiedy go borowskim zabrakło, jakiś cudaczny doktor, obcy człowiek, otwiera im swoje serce i dom. Staruszek ksiądz za grobem myśli jeszcze o tym, aby ratować tonących. Jakiś mizerak podkówka kłamie serdecznie, aby pomóc temu ślicznemu dziecku. A cóż ona wtedy czyniła? Ona, bogata, wspaniała i tak strasznie, strasznie dumna, odepchnęła wszystkich. Zamknęła się jak ślimak w skorupie w swojej złotej, dostatniej ciszy i nie słyszała szelestu łez, najgroźniejszego głosu na świecie. Przebacz mi. Boże, przebacz mi. Boże. Szeptała bez słów, słuchając ręki. Zero, jakie to szczęście, myślała, że to rozsądne i mądre dziecko nie ma w swoim najczystszym sercu tyle mądrości, aby rozumieć, co w niej dzieje się i co w niej łamie się, że nie widziało tej koszmarnej dumy, oschłej, nielitościwej i nieznającej miłości, bo może przeraziłoby się tego widoku i odeszło, przelękłe. Niech niebu będą dzięki. Że wzruszyło się dziecinnie i swoje rączki zarzuciło na jej szyję. Cudowne, drogie dziecko. Pani Opolska jeszcze słyszy stuk wzruszonego serduszka. Jeszcze widzi wielkie łzy w czarnych, zamuglonych oczach. Pokochała tej dziewczynę gwałtownie, całą mocą obudzonego serca. Rozeszły się późną nocą, a ona już za nią tęskni. Rozmawiały długo, długo jeszcze. A każde słowo i ręki zakwitało jak pąk, i oto ona, stara siwa kobieta, ujrzała za jej sprawą wiosnę wśród mroźnej zimy, w mroku swego serca ujrzała uśmiech, a z dumy jej, jak ze skały, tryskało żywe źródło łez. Pragnęłaby mieć ciągle tej dziewczynę przy sobie, móc ją tulić do piersi, całować te oczy, co tyle widziały smutków, i ogrzewać w swoich dłoniach te ręce drobniutkie. Co usiłowały dźwignąć ciężar ogromny i ratować rodzoną ziemię. Wśród wzruszeń pani opolskiej błyskały czasem rzewne, nieznane jej dotąd uśmiechy, kiedy sobie przypominała niektóre ustępy z opowieści i ręki. Ta dziewczyna rzuciła na nią czar, a przy tym wszystkim taka jest śliczna, zgrabna, śmiała i roztropna. Moje dziecko najdroższe. Powiedziała głośno pani Opolska sama do siebie i sama słów tych słuchała ze zdumieniem jak dalekiego echa. Tak przecież kiedyś mówiła do swojej córki. Tak tedy stało się, ze hrabina Opolska rozpoczęła nowe życie w dniu 20 stycznia o godzinie dziewiątej wieczorem, a panna z mokrą głową, wyspana, wesoła i szczęśliwa, rozpoczęła je na zajutrz, w dniu 21 stycznia o godzinie 11 rano. O tej godzinie odebrano jej niemal przemocą jej skromną sukienkę, która miała wybitne skłonności do zupełnego rozpadnięcia się i przybrano w prześliczne, kolorowe, wyborne kiecki, zakupione wśród radości i śmiechu. Pani Opolska naraziła swą powagę na wielki despekt, kiedy z młodzieńczą werwą, staczając i ręką wesołe boje, usiłowała zakupić dla niej cały sklep. Ująwszy się po ręce, Szły potem słoneczną ulicą, a pani Opolska aż oczy mrużyła z radości, widząc, że każdy przechodzień patrzy na Irenkę tak, jak gdyby zobaczył przed sobą cudo, jak na ślicznego ptaka, co zleciał na śnieg zbierać okruszyny słońca. Babciu, rzekła Irenka, nazywając tak panią Opolską wedle murowanej umowy. To za piękne dla mnie. Nie ma na świecie takiej rzeczy. Która by była za piękna dla ciebie, odrzekła pani Opolska z taką serdeczną przesadą, jakby od razu chciała odrobić wszystkie zaniedbania. Wszyscy na mnie patrzą. To dobrze, bo przy sposobności może kto spojrzy i na mnie, zaśmiała się pani Opolska. Oj, babciu! Szepnęła nagle Irenka. Co się stało? Nic, nic. Zaraz będzie wielka heca. Pani Opolska spojrzała przed siebie w sam czas, aby ujrzeć wyborne widowisko. Naprzeciwko nich szedł młodzieniec, w którego nagle piorun strzelił i tak dziwnie go poraził, że młodzieniec otworzył oczy i cokolwiek otworzył usta. Dzień dobry panu. Zakrzyknęła i ręka, mijając ów słup soli. Kto to był, ten niemowa? co ci nawet nie odpowiedział na przywitanie. Spytała pani o Polska. Ten. To sławny śpiewak, Zadora, odrzekła ręka tak, jakby z każdego rękawa mogła wytrząść dziesięciu słynnych poetów, malarzy, tenorów, a na ostatek księcia wali. Ale go wzięło, co? Dodała z mrugnięciem lewego oka. Nie tylko jego wzięło. W ustroniu patrzono na nią jak na księżniczkę co do tej pory udawała kopciuszka. Jeden tylko oparł się zjawisku. Jeden, i to ten, który... Ech! Zbyszek znowu spojrzał na nią jak na powietrze, po którym tułają się resztki kolorowej tęczy. Było to tym okrutniejsze, że pani Opolska wyjeżdżała z Irenka wieczorem tego dnia do Warszawy. A on o tym wiedział. Już niedaleka była godzina odjazdu. Irenka siedziała w salonie i rozgarniając wzrokiem liliowy zmierzch Chciała raz jeszcze spojrzeć na góry Pani Opolska rozmawiała z panią Milecką w pokoju obok Irenka słyszała wyraźnie, jak jej nowa babcia mówi o czymś ze śmiechem Nagle rozległ się wielki tu pod ciężkich narciarskich butów I gwałtowne trzaskanie drzwi Nieomylny znak, że wraca Zbyszek Zawsze wkraczał z hałasem w tej chwili jednak awanturował się z nadprogramowym dodatkiem przeraźliwych odgłosów. Zdejmując w przedpokoju płaszcz, najwyraźniej śpiewał. Było to tak niezwykłe u tego melancholika, że Irenka zaczęła nadsłuchiwać, zdziwiona. Zdziwiłby się każdy, usłyszawszy, że na ten przykład zaczął śpiewać kamień albo lód. Zbyszek wpadł do pokoju rozpromieniony i burzliwy. I ręka, tytuł zaśmiał się wesoło. Taka jesteś kolorowa, że nie wiedziałem w pierwszej chwili czy to ty sterczysz, czy lampa z kolorowym majbażurem. Wyjeżdżacie? Wyjeżdżamy rzekła ona głucho. Czy dlatego jesteś taki rozradowany? Bynajmniej. Możesz tu siedzieć przez cały rok. Mam inne powody do radości. Można wiedzieć, jakie można. Wiedziałaś, dlaczego byłem smutny. Możesz dowiedzieć się, dlaczego jestem wesoły. Zresztą, za godzinę wyjeżdżasz, więc wszystko pojedzie z Tobą. Irenko, jestem szczęśliwy. Och, to dobrze, to dobrze. Szepnęła Irenka gorąco. A wiesz, czemu? Odkochałem się. Z gretą garbo koniec. Amen, finis. Może do mnie pisać na berdyczów. Liliowy świat zakręcił się z Irenka. Z serca spadł jej ogromny kamień i bez szelestu potoczył się po dywanie. Zbyszku, rzekła z radością, już nie będziesz cierpiał? Tego jeszcze nie wiem odpowiedział z nagłą chmurą na czole. Wprawdzie odeszło mnie tamto, ale przyszło nowe. Ja nie mogę żyć bez miłości. — Zakochałem się na nowo. — W kim? — zakwiliła Irenka. Zbyszek wydobył z kieszeni na piersi fotografię jasnowłosej niewiasty, tak szeroko uśmiechniętej, jak gdyby prosiła publiczność o staranne policzenie jej zębów. Irenka spojrzała rysim wzrokiem. — Widzisz? To jest Liliana! — mówił Zbyszek. — To jest czupiradło! — krzyknęła Irenka. Chciał ja od razu zabić wzrokiem, ale ze zdumieniem spostrzegł, że jeszcze żyła. Usiłował przeto dobić ja jadowitym śmiechem jak gwałtowną trucizną. Śmiech silniej podziałał, bo i ręka cokolwiek zbladła i rzekła głosem zataczającym się z osłabienia. A co będzie ze mną? Jak to z tobą? Zdumiał się Zbyszek. Przecież ja, przecież ja. Ja jestem zakochana. Zbyszek najpierw otwarł usta z wielkiego zdumienia, poznawszy zaś wielką tajemnicę i ręki, zamiast chwycić się za serce, chwycił się niespodziewanie za brzuch. Ze śmiechu zarżał jak młody źrebak, ze śmiechu zatoczył się na najbliższą kanapę i wił się też ze śmiechu. Ludzie, ratujcie mnie, bo zginę, ryczał wesoło. Ten pędrak jest we mnie zakochany. — To to tak? — zapytała Irenka swego zrozpaczonego serca. — Oj, skonam ze śmiechu! — darł się Zbyszek. — Owszem! — krzyknęła Irenka. — Ty skonasz, ale nie ze śmiechu. I zanim miał czas pojąć, co się stało, skoczyła ku niemu jak ryś na ogłupiałą ofiarę. W wielu bojach zaprawna, zręczna i silna, wparła się nogami w dywan. A dla równowagi rękami wparła się w jego czuprynę. Zrozpaczona miłość, zamknąwszy oczy dla tym większej odwagi, zaczęła go okładać z cudowną pomysłowością, a jemu zdawało się, że spadł na megograd wielkości gęsich jaj. Ona pokrzykiwała czasem głucho jak amazonka, co pragnie zabić ducha we wrogu, a melancholik, broniąc się rękami i nogami, Stchurzył w małym, robaczywym sercu i zaczął drzeć się jak opętany. To za Grete Garbo, a to za Lilianel. Zapowiadała ręka każdy cios, aby nie było pomyłki, który pada za którą. Pani Opolska i pani Milecka wpadły przerażone do pokoju i stanęły jak wryte. Co tu się dzieje? krzyknęła pani Milecka. Nikt jej nie odpowiedział, bo każdy widział, co się dzieje? W tej chwili kanapa, zadrżawszy na czterech nogach, jak zmordowany koń, zwaliła się z wielkim trzaskiem, a zrozpaczona miłość w dalszym ciągu tłukła czarną zdradę już bez wyboru miejsca, na oślep i bez wytchnienia. Połączonym siłom, które przybyły na plac boju, udało się z trudem rozdzielić gladiatorów, z których jeden z roziskrzonymi oczami i z rozdętymi chrapami drżał. Pomściwszy swoją krzywdę serdeczną A drugi wyobrażał obraz nędzy i rozpaczy Blady, pobity, zhańbiony do końca swoich dni Nadomiar domiar wszystkiego pani Opolska Zrozumiawszy, że tu krzywdzą i rękę Odrzuciła na najbliższe krzesło swoją wytworność I jak lwica postąpiła ku Zbyszkowi Jakby chciała zemścić się za swoje lwiątko Lwiątko jednak rzekło zdyszanym głosem Niech mu babcia da spokój. Ja to już zrobiłam dokładnie. Podła, 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 darł się zbyszek, uciekając do swego pokoju. Pogadaj z piecem, mruknęła Irenka, którą już odeszło. Potem, nieco bezładnie, zaczęła wyjaśniać zdumionej i zawstydzonej pani Mileckiej, że miała ze zbyszkiem krwawe porachunki, ale nie może powiedzieć, na jaki temat i serdecznie ją błaga, aby się nie gniewała, ze z jej rodzonego syna uczyniła kwaśne jabłko. Przyda mu się to, rzekła pani Milecka, bardzo niezadowolona syna. Pani Opolska szepnęła jej do ucha. To miłosna awantura i pożegnanie. Pani Milecka dała jej znak oczami, ze wie o wszystkim, uśmiechnęła się z przymusem i odeszła. Babuniu, Rzekła wtedy Irenka cicho: Ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że nie powinnam bić się z takim dryblasem, ale on mnie strasznie obraził. Pani Opolska udawała bardzo niezadowolona i wygładzała na niej sukienkę. Co ty tak zaciskasz w ręce? zapytała w pewnej chwili. Irenka spojrzała, sama nie wiedząc, co dzierży tak kurczowo. Ach, zdumiała się to kosmek jego włosów. Zabiorę je na pamiątkę. W pokoju Zbyszka trwała długa, gorąca rozmowa. Podczas której pani Milecka często podnosiła głos na wyżyny bardzo mroźne. W chwilę potem weszła tam i pani Opolska z palmą zgody i melancholik musiał wysłuchać drugiego kazania. Stanął pakt. Ze ten krwawy ustęp historii powszechnej zostanie zachowany w tajemnicy, aby na rycerskim honorze Zbyszka nie było plamy, wreszcie długie targi doprowadziły do tego, że obie walczące potęgi nie będą się przepraszały wzajem, ale pożegnają się przy rozstaniu. Koszty bitwy miała zapłacić kanapa ze złamaną lewą tylną nogą. Przy rozstaniu ręka z niewinną miną wyciągnęła rękę do chmurnego melancholika. Żegnam cię, Zbyszku, powiedziała głośno. Było mi bardzo przyjemnie. A cicho dodała. Trzymaj się ciepło, zielony płomieniu zakopanego. Zbyszek dotknął jej ręki, jak gdyby dotykał węża i odrzekł głośno. Żegnaj, Irenko. A potem cicho. Jeszcze ja cię kiedyś przyłapię. Irenka zaśmiała się głośno, pomyślawszy, że jej zbiór włosów, wydartych ze zbyszkowej głowy, może powiększyć się bardzo łatwo. Rzuciła się potem w objęcia pani Mileckiej, która dodała ze śmiechem na zakończenie: A jeżeli, droga Irenko, zechcesz jeszcze kiedy łamać meble, zrób to, ale u konkurencji w pensjonacie naprzeciwko. Pociąg potoczył się szybko na doliny. Szerokie i smętne, pełne mgieł i smutnej, rozwydrzonej zimy, nie takiej jak ta, co w górach toczy po niebie złotą kulę słońca. Irenka, jadąca po raz pierwszy w życiu w wagonie sypialnym, nie mogła długo usnąć. Wracała lekka, wesoła i szczęśliwa. Każdy obrót żelaznych kół zbliżał ją do ukochanej gromadki, wypatrującej oczy. Śmiertelna miłość odeszła ją już zupełnie, wobec czego ręka doszła do przekonania, że to nie była ciężka choroba, tylko lekka wysypka. Zbyszek nie był wart niezmiernej mojej męczarni, rzekła sobie, ziewnąwszy, i usiłowała machnąć ręką, ale nie chciało się jej wyciągać rąk z okrycia. Wobec tego usnęła. Śniło się jej, ze śpi na poduszce wypychanej nie pierzem, lecz skalpem Zbyszka obudziła się dopiero przed warszawą z wielkim krzykiem jak to to już ledwie zmrużyła oczy. po upływie pół godziny wchodziła do pałacy ku pani opolskiej stary lokaj przywitawszy z chłodnym szacunkiem panią hrabinę ciekawie zaczął przyglądać się jej ręce pan mnie nie poznaje zaśmiała się ręka nie panienko zaraz zaraz przed dwoma tygodniami już wiem panienka szukała pani hrabiny to ja jestem ta sama wykrzyknęła irenka niech się pan ze mną przywita wyciągnęła do niego rękę stary człowiek spojrzał na nią dziwnie lecz ręki jej nie dotknął no niechże mi pan poda rękę on obejrzał się zalękłym wzrokiem. Czy pani Opolska nie patrzy? Potem z rozrzewniającą radością w starych poczciwych oczach ujął szybko jej rączynę w swoje spracowane dłonie i tulił ją, zbliżywszy do swojej piersi. Niech pani Bóg zapłaci, złota panienko, szepnął i podreptał szybko w głąb domu. Nie minęła godzina, a Irenka zwiedziła dom od piwnicy do strychu. Przywitała się serdecznie zresztą domowników, a smutny, wytworny pałacyk napełniła zgiełkiem i wrzawą. Co chwila wystrzelał w napuszonych ciszą jak damaszkiem w wybitych pokojach jej okrzyk wesołego zachwytu. Pani Opolska chodziła za nią jak matka, która cieszy się radością swojego dawno niewidzianego dziecka. Smutny dom wydał się jej jakiś inny. Wszystko w nim, dotąd senne i drzemiące w ciszy. Otwierało zdumione oczy i patrzyło na dziwnego gościa, co niepoważnie biegał po wszystkich pokojach i pokrzykiwał radośnie. Przodkowie pani opolskiej spojrzeli ze ścian i zdawało się, że wszyscy uśmiechnęli się. Największa jednak przemiana odbyła się tego dnia na twarzach służby stary lokaj. Piotr, pokojówka, ruchliwa jak bąk, i kucharka, nieruchliwa jak omszały dąb, uczyniwszy krótką naradę, orzekli z połem. Ze pani Opolska odmieniła się jak pod wpływem czarów. Piotr przysiągł, że słyszał, jak pani Opolska śmiała się i nuciła sobie półgłosem. Było to zdarzenie tak niesłychane, że kucharka, wytrącona cokolwiek z równowagi, posypała wyborne ciastka solą, a Piotr po dziesięć razy brat ten sam przedmiot do ręki i nie wiedział, po co to uczynił. Od lat czterdziestu był u pani Opolskiej, i od lat czterdziestu po raz pierwszy ważył się na bohaterstwo, bo niewołany stanął przed nią i odważył się na zadanie jej pytania. Proszę pani, hrabiny, czy panienka zostanie już u nas na zawsze? Stał się cud. Pani Opolska, zamiast porazić go spojrzeniem, uśmiechnęła się. A czemu Piotr o to pyta? Bo nie daj Boże. Aby odjechała. Nie odjedzie, nie odjedzie, mówiła wzruszona pani opolska. Tak ją Piotr polubił? Czy można nie polubić słońca? odpowiedział stary sługa pytaniem na pytanie. Irenka jednak chciała wyjechać czym prędzej. Babuniu złota, rzekła, przytuliwszy główkę do piersi pani opolskiej. Ja muszę czym prędzej pojechać do mamy. Wiem o tym, jutro pojedziemy. Jak to, pojedziemy? zapytała Irenka, zatrzymując oddech w piersiach. Bo ty pojedziesz i ja pojadę. O, Boże! krzyknęła dziewczyna. Babunia jest cudna, droga, święta. Ładna święta! pomyślała pani o Polska tuląc ją z miłością. Pani Opolska miała jeszcze kilka spraw do załatwienia, musiały to być sprawy bardzo ważne, bo zamyślona chodziła długo po pokoju. Potem rozmawiała przez telefon. Irenka słyszała, że prosi do telefonu jakiegoś adwokata, ale zmartwiona odłożyła słuchawkę. Masz tobie, rzekła. Mój adwokat wyjechał, a ja za wszelką cenę muszę z nim mówić jeszcze dzisiaj. Babuniu. Szepnęła Irenka. Jeżeli o to idzie, ja babuni wytrzasnę adwokata za pięć minut. A któż to taki? Największy adwokat na świecie, tylko ze nie ma szczęścia. Gdybym miała wielkie sprawy, tylko jego pytałabym o radę. To pan Podkówka. Ach, to twój dawny nauczyciel? I nauczyciel, i przyjaciel, i opiekun. Strasznie go kocham, chociaż to wielki cygan. Ja babuni opowiadałam, jakie on zrobił szachrajstwo z moim biletem kolejowym do Zakopanego. Prawda, zaśmiała się pani Opolska. Dawaj go tutaj, tego adwokata. Pan podkówka, wezwany do telefonu, najpierw na długo za nią mówił, usłyszawszy głos i ręki. Kiedy zaś dowiedział się, że go wzywa pani Opolska w sprawach urzędowych, wywrócił stół razem z telefonem. Po drodze, omal nie wywrócił rodzonej matki, jak okręt na rafę wpadł na żonę i krzyknąwszy zdławionym głosem. Pierwsza sprawa. Bieżał pędem, wdziewając na schodach płaszcz. Mój syn zwariował, zapłakała matka wielkim głosem. Żona nic nie rzekła. Tylko podniosła wdzięczne spojrzenie w stronę nieba. Jej masz zyskał tymczasem wielkie łaski u pani Opolskiej. Rozmawiała z nim długo, w wielkiej tajemnicy, wreszcie wyraziła uznanie dla światłego jego umysłu. Po ukończeniu urzędowej części konferencji skierowała pani Opolska rozmowę na Irenkę, a wtedy poważny adwokat oszalał tego dnia po raz drugi. Z niepoliczonej liczby słów którymi Władamowa Polska wybrał same słodycze, same rodzynki, słowa najtkliwsze, złociste, rumiane, pełne radości, wesela, chwały i szczęścia. Pani Opolska aż oczy zmrużyła i z wielkiego ukontentowania i dlatego też, że mowa pana podkówki była tak promienista i pełna niezmiernych blasków. Proste, uczciwe serce tego Oszewskiego syna śpiewało hymn, a pani Opolska słuchała i oczarowana. I dziwnie tym zdumiona, ze takim mizerak, co do niedawna mieszkał na dalekim przedmieściu, ma w sobie tyle radosnego zachwytu. Widzę, rzekła z drżeniem w głosie, że ta dziewczyna i pana opętała. Ona? wołał pan Podkówka. Ona najgorszego diabła owinęłaby do palca. Proszę pani, mój teść jest żyźnikiem. To twardy człowiek i, jak wiadomo... Zalany krwią, a kiedy wspomni Irenkę, to słychać, jak mu w sercu krew bulgoce. A moja matka, a moja żona. Irenka to jest człowiek. Ho! Ho! Bezmiar podziwu zamkniony był w tym okrzyku, a w spojrzeniu pana podkówki był bezmiar miłości. Będzie pan jej adwokatem, rzekła pani Opolska. Już pan wie, że Irenka będzie miała swoje sprawy a nikt inny nie będzie ich prowadził, tylko pan. Ja wiedziałem, że ta dziewczyna przyniesie mi szczęście, powiedział pan podkówka łzawym głosem. Ona pani też przyniesie szczęście. Na Boga przysięgam, że przyniesie. Już przyniosła, odpowiedziała pani Opolska. Dziwna rzecz. Głos pani hrabiny był tak samo łzawy, jak głos pana podkówki niczym nie różnił się. Widać, że szczęście i nieszczęście równa z sobą wszystkich ludzi. Jutro wyjeżdżamy, mówiła po chwili. Wyjeżdżamy do pani Borowskiej, a niedługo znowu ją pan zobaczy. Bardzo pan jest miłym człowiekiem, panie mecenasie. Czy pan chce jeszcze co powiedzieć? Tak, ale nie śmiem. Niech pan mówi, bardzo proszę. Trochę boję się, ale pani hrabina jest taka dobra, tak bardzo dobra. Niech pani uczyni mi wielką łaskę. Niech pani pozwoli pannie i ręce pójść chociażby na pół godziny do nas. Ją spotkało wielkie szczęście. Niech i moja matka zapłacze nad nią z radości, a moja żona niech ją uściska. Pani hrabino. Pani hrabina miała łzy w oczach. Irenko. Zawołała przez otwarte drzwi. Dziewczyna weszła rozpromieniona i szelmowsko mrugnęła w stronę pana podkówki. Jesteś zaproszona na całe dwie godziny do pana i do jego rodziny. Cudo, krzyknęła Irenka. Pani Opolska wzięła ją na stronę i mówiła szeptem. Kupisz po drodze trochę kwiatów i oddasz je w swoim imieniu jego matce. A ode mnie powiedz tym ludziom, że im bardzo dziękuję za to, że ciebie kochają. Pan Podkówka jest dzielnym człowiekiem. Z mojej szkoły zaśmiała się Irenka cicho. A wracaj prędko. Do widzenia, drogi panie. Kiedy wrócimy, damy panu znać przez telefon. Dotknęła ręką dzwonka, który wywołał na widownię uśmiechniętego Piotra. Niech Piotr pomoże odziać się panience, rzekła. Także coś. Zawołała i W naszym miasteczku jest dwóch paralityków, ale ja mam jeszcze zdrowe ręce. Uściskała panią opolską i wybiegła na ulicę, a pan podkówka za nią. Ujęła go pod rękę. Miał pan kiedy takę babkę? Klasa, nie babka. I czym prędzej zaczęta mu opowiadać o pobycie w Zakopanem, a kiedy doszła do tej chwili, kiedy zdjęła skalp ze Zbyszka, zaśmiała się tak głośno, że wszyscy przechodnie obejrzeli się niespokojnie. Ujrzawszy jednak, że w chmurny, zasępiony dzień idzie, dziewczyna taka roześmiana jak słońce, uśmiechnęli się także. Rozdział 14. Nikt nie wie, o czym długo ze sobą rozmawiały panie Opolska i Borowska. Zamknęły się w pokoju ciotki Amelii w domu doktora, a kiedy stamtąd wyszły, obie miały czerwone oczy, a na ustach uśmiech. Triumf Irenki był wspaniały, zjednoczyła wszystkie serca. Dom doktora był pełen gwaru, śmiechów, gadaniny, płaczów, opowiadań, wzruszeń i miłości. Ciotka Amelia promieniała jakby odmłodzona, mały Jaś wylazł po drabinie zachwyceniarz do siódmego nieba, obdarowany wspaniale książkami i zabawkami, którymi raduje się wiek cielęcy. Jeden doktor Wałęsał się, niemalże przerażony, i była taka chwila, że chciał uciec z własnego domu. Uradował się nieprzytomnie wszystkim tym, co się stało. Po swojemu, dziwacznym językiem, podziękował panu Bogu, że jego ukochana Irenka, ślicznie odziana, śmieje się w głos, niewypowiedzianie szczęśliwa, i ze pani Borowska mogła uśmiechnąć się, spokojna. Stary samotnik i przezacny oryginał nastraszył się zgiełku i towarzyskiego życia. Stworznym lękiem patrzył na panią opolską, przekonawszy się zaś, że nie może jej zastrzelić, jak to groźnie zapowiadał, i że musi jej być wdzięczny za tych, których kochał, uznał że jako człowiek niezwykłej kultury musi przez czas pobytu osoby tak wytwornej, jak pani Opolska, stać się równie wytwornym, el to przerażało go najbardziej. Uciec nie ma dokąd, zresztą nie wypada, aby gospodarz uciekał, a gości zostawiał w rozterce. Kobieta do rzeczy, chociaż hrabini, rzekł sobie głośno, a Irenka ma zbrodniczą duszę. Irenka bowiem. Przedstawiając go pani opolskiej, mówiła wzruszona. A to jest pan doktor Lipień, który własnym sercem nakarmiłby głodnego. Ostatnia oddałby koszulę. Taki dobry, kochany. I w bek. A on spłonił się jak róża najbardziej purpurowa. Stał jak żak, niewypowiedzianie zawstydzony i nie umiał wydusić z siebie ani jednego słowa. Pani Opolska ściskała jego ręce i powtarzała szeptem: Niech Pana Bóg nagrodzi! Niech Pana Bóg nagrodzi! Chciał zapaść się pod ziemię z tego powodu, że on, filozof, któremu służyło siedemdziesięciu siedmiu szatanów, porażone łzami tej zwariowanej ręki, stał jak kołek z dymbowego drzewa. Musiał przyznać, że serce zaśpiewało w nim z wielkiej, najszczęśliwszej radości, ale co tam serce? Kiedy nogi? Chude. Patykowate, głupie nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Nie mógł postąpić kroku, tylko stał w purpurze rumieńca, oszołomiony, nieśmiały, pełen rozpaczy. Postanowił tedy naprawić złe wrażenie. Stanął przed lustrem w swoim gabinecie, splunął na nie i z groźnym mruknięciem. Przeklęte muchy wytarł je chustką do nosa. Przyjrzał się sobie uważnie i z litościwym uśmiechem, nakrapianym boleścią. Westchnął. Tej gębie nic już nie pomoże. Stary But jest równie przystojny. Zakrzątnął się przeto, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, aby przynajmniej świetnym strojem wzmóc wytworność swojej figury. Odnalazł krawat, czerwony i płomienisty i przewiązał go tak przemyślnie przez kołnierzyk, bardzo rogaty, że tylko Aleksander Macedoński mógłby rozwikłać uczyniony węzeł cięciem miecza. W krawat wraził złotą szpilkę, kształtu końskiej podkowy, a tak wspaniałej, że można nią było okuć małego huculskiego konika. Koszulę wyszukał niebieską, w misterne białe groszki, za czym ubranie wdział uroczyste, w którym pragnął być pochowany. Mankiety przypięł do koszuli białej i od święta płócienne i ozdobił je spinkami niebywałej wspaniałości i ogromu. Były to talerze ze złotej blachy, zaopatrzone w kółka takie, jakie na potężnych przybijają bramach. Nieskończenie wytwornego stroju dopełniały kamasze, jaskrawo złute jak ludzka zawiść. Tak strojny, oblekł twarz w powagę i poszedł pełnić rolę gospodarza przy wielkiej wieczerzy, obmyślonej starannie na wzór dworskich uczt wielkie święto zbratania nie mogło się odbyć bez wielkiej uczty a hrabina nie mogła wedle roztropnego pomysłu doktora obejść się bez lokaja w tym celu wypożyczył doktorech chłopca do posług z zaprzyjaźnionej knajpy i długo go pouczał że palca nie należy wsadzać do talerza z zupą nie dlatego że zupa może być gorąca lecz że nie jest to w zwyczaju w wielkim świecie Znakomity lokaj w czarnym obleczeniu i w białych rękawiczkach, które jeden starozakonny całym pokoleniom wypożyczał do ślubu, obiecał posłuszeństwo i rozwagę. I ręka ujrzawszy doktora aż zawyła z radości, Boże, jaki wujaszek jest śliczny. Dziewczyno, rzekł doktor krwawym głosem, jeśli mnie będziesz hańbić publicznie, zastrzelę ciebie, siebie i wszystkich. I ręka mówi prawdę, szepnęła zachwyconym szeptem ciocia Amelia. W tej chwili zły wiatr powiał przez jej serce. Czy pan doktor przystroił się tak dla pani opolskiej? zapytała gorzko. A panna Amelia myślała może, że do trumny? Niech pan odpuka, na boga, niech pan doktor odpuka. Na szczęście weszła pani opolska pod rękę z panią Borowską. Jeżeli myślał doktor, hrabini krzyknie przeraźliwie i ucieknie, podpalę dom i skoczę w ogień. Pani Opolska spojrzała jednak na niego wesołym wzrokiem i nieznacznie mrugnęła w stronę pani Borowskiej. Będę żył na hańbę świata, pomyślał doktor wesoło. Wpadł w przedni humor i stał się przedziwnie rozmowny. Świetny wytworniś usiłował i słowom nadać polot i złocistą barwę. Widząc, ze pani Opolska je niewiele, mówił pięknie: Niech pani machnie tego śledzia. Zacna to jest ryba i ma smak niebywały, a ze ją czasem czuć na dwie mile, to nie jej wina, lecz przede wszystkim cebuli. Nie mogę, panie doktorze, nie mogę, śmiała się pani Opolska. Z moim żołądkiem nie jest zbyt dobrze. Pewnie jakiś konował wmówił w panią chorobę. Niech się pani strzeże ognia, zarazy i doktorów. A jakby pan doktor mnie leczył. Pan doktor przepisuje podobno cudowne zabiegi i trzeba się żegnać, modlić czy coś takiego. Poznaję szczurczy język tej oto dziewicy. Owszem, mógłbym panią wyleczyć. Niech pani weźmie codziennie o wschodzie słońca kawałek ananasa, dwie ostrygi i smażone fiołki. Proszę to razem pomieszać, dolać odrobinę esencji pachnącej, używanej do skraplania włosów, trochę cynamonu i perskiego proszku. I wszystko to zjeść, śmiała się pani Opolska. Zaraz, zaraz. Potem proszę dodać do tego laurowych kropli proszków na bóle głowy. Wszystkich pigułek, które pani ma w domu, zwinąć razem i kazać wrzucić do zlewu, a uczyniwszy to, przeżegnać się nabożnie, głośno krzyknąć i zjeść pieczeń wieprzową z kapustą i kartoflami. Jeśli pani potem nie wyzdrowieje, to za trzy dni będzie pogrzeb. Myślę jednak, że pani wyzdrowieje. Pani Opolska śmiała się w głos. Było jej niewypowiedzianie dobrze. Była szczęśliwa dlatego przede wszystkim, że wszyscy patrzyli na nią z miłością. Pachniał śleć, Jedynym napojem była woda. Mięso można było rąbać katowskim toporem, a jej to nie drażniło. Ani nawet nie zwróciła uwagi na tę inną biedotę. Przed niewielu dniami byłaby dostała mdłości i uciekłaby przerażona na widok lokaja, który miał minę taką, jakby oderwał się od szubienicy. Teraz nie byłaby stąd odeszła za żadne skarby, bo tu obok niej siedzi słodka, wpatrzona w nią pani Borowska. Siedzi i ręka, dziecko na że jest jaś, smyk wesoły i ładny, i ta ciotka Amelia, dobra, cicha, uśmiechnięta jak kwiat w jesieni. A ten doktor rozrzewnia ją, serdecznie ją rozrzewnia. Ma wrażenie, ze przez czarne. Złe morze dopłynęła do jakiejś malutkiej wyspy szczęśliwości, gdzie jest pogoda wieczysta, a ludzie tacy jak dzieci. Śmieją się, cieszą i radują, a przecież los bił w nich niemiłosiernie, a przecież tej dobrej pani Borowskiej już czasem brakło łez. Pani Opolska teraz czuła, że jak ten mądry lekarz pragnie podzielić się z nimi chociażby ostatnią koszulą. Jakimś wielkim szczęściem wywdzięczyć się im za to szczęście, że na dnie serca odnalazła uśmiech spokojny, łagodny i taki cudownie dobrotliwy jak uśmiech jesiennego dnia. Nie mogła utaić swoich myśli i nagle, kiedy cisza powiała nad stołem, powiedziała donośnie. O, jacy wy jesteście dobrzy, jacy dobrzy. Doktor podniósł w górę palec. Pani myli się łaskawie, rzekł ponuro. Może być, że są tu między nami ludzie dobrzy, ale są i zbrodniarze. Och, doktorze, uśmiechnęła się pani Opolska. Którzy to? Ja jestem jeden, człowiek niegodziwy, śmieszny i cokolwiek tknięty na rozumie, a ta oto i ręka to drugi zbrodniarz. Byłem spokojny, a przez nią przypominam furiata, nikogo nie kochałem. A teraz na tym punkcie jestem pomylony i kocham nawet ja. Robiłem w domu, co mi się podobało, a teraz muszę wycierać obuwie przed drzwiami, golić się codziennie. Ona ze wszystkimi tak robi. Zobaczę pani. Ze nie minie rok, a będzie panią kręcić jak kucharz gęsią narożnie. To jest. Przepraszam. Nie tak chciałem powiedzieć. Babuniu. Krzyknęła Irenka. Wujaszek tak właśnie chciał powiedzieć, a teraz to się wykręca. On tak zawsze. Oto widzi pani żmiję, którą nakarmiłem własną piersią. Tfu, do licha. Znowu jakoś nie tak. Zresztą wszystko jedno. Ja wujaszka jeszcze ożenię, rzekła Irenka. Doktor skrzywił się tak, jakby napił się octu z musztardą. Sfatano mnie raz. Mówił głosem używanym na pogrzebach z nadobną panną. Miała ona zeza, garpi jedną nogę krótszą. Żebrak spod kościoła zrobiłby z tymi ozdobami karierę. Niezbadane jest jednak serce kobiety. Oświadczyła, że jestem dla niej za brzydki, i stąd pochodzi moja melancholia. Pan doktor ma piękną duszę. Pocieszała go szmerem głosu ciocia Amelia dusze, powiada pani. Szkoda, że nie mogę dać kazać się przenicować, bo wtedy to, co jest na wierzchu, byłoby ukryte, a na jaw wyszłaby promienista piękność. Pani Opolska poznała w lot tę duszę prostą i uczciwą. Rozmawiała z doktorem z przyjemnością, a czasem przyciszonymi głosami, radzili nad przyszłością i ręki i całej rodziny Borowskich. Wtedy doktor, jako ojciec najlepszy, Rozprawiał o tej dziewczynie, poza którą świata nie widział. Na jego stare, w małym miasteczku zaśniedziałe, lata padł promień z jej dziecięcych oczów, dognął stary doktor i spojrzał na życie jak na błękit. Ucieszyła się jego samotność, bo miał do kogo przemówić, ucieszyło się jego poczciwe serce, bo miał zatroskać się o kogo. W tej chwili nie dawał tego poznać po sobie, lecz drżał na myśl, że niedługo zniknie z jego życia ta jasna, radosna młodość, bo i rękę wywiozą daleko, daleko. Dzień ten nadchodził nieuchronnie. Pani Opolska zapowiedziała wyjazd wspólny, jeszcze tylko na coś czekała. Codziennie otrzymywała depesze lub pośpieszne listy to mecena z pracował sumiennie, wykonując jakieś tajemne jej zlecenia. Nigdy jeszcze poczta w miasteczku nie wiodła tak niespokojnego żywota jak za owych dni. Dotąd zdarzało się, że raz jeden w miesiącu wystukiwał telegrafista radosną wieść – jest gęś na sprzedaż. No, a potem przyjmował odpowiedź – ile za tę Teraz czasem dwa lub trzy razy w ciągu dnia spadały na nią zdyszane depesze pana podkówki. Aż razu jednego zjawiła się depesza bardzo obszerna. Pani Opolska uśmiechnęła się. Wieczorem zaś, kiedy zebrali się wszyscy przy stole, spojrzała po wszystkich twarzach. Zaczęła mówić na pozór bardzo spokojnie, lecz głos jej drżał ze wzruszenia. Mam dziwną wiadomość, moi drodzy. Biały dom w którym mieszkaliście tak długo, został znowu kupiony. Oni wszyscy umilkli, jakby ujrzeli białe, smutne widmo czegoś, co bardzo, bardzo kochali. Zdziwieni byli, że pani Opolska o nim wspomina. Któż go kupił? Zapytał doktor, chcąc tymi słowami spędzić smutną ciszę, co cichym lotem zleciała na nich jak miękko pióra sowa. Irenka. Odpowiedziała ze wzruszeniem pani Opolska. Hrabini musiała napić się spirytusu z mojej apteczki, pomyślał doktor, sam przerażony swoim posądzeniem. Głośno zaś dodał: Pani raczy żartować. Wszyscy byli tego zdania i uśmiechnęli się blado. Ona zaś mówiła głosem drgającym: Może być, gdybym była w odpowiednim czasie zjawiła się wśród was. Mieszkalibyście tam do dzisiaj. Nie zjawiłam się i stało się nieszczęście. Przebaczcie mi. Babuniu, wykrzyknęła Irenka boleśnie. Po co o tym mówisz? Bo mi to sprawia ulgę. Elty mi przebacz, moje dziecko. Ty chciałaś, biedactwo drogie, ratować ten dom. Ja wszystko wiem. Zaraz, zaraz. Wszystko wam powiem. Otóż pan Podkówka doniósł mi dzisiaj, ze polecenia jednej pani odkupiono ten dom dla tej, która go tak kochała. Dla Irenki. Rozumiem, ogłosił doktor. Dom będzie wolny na wiosnę. Na wiosnę wrócicie do swojego domu. A jeżeli Irenka mnie zaprosi, na wiosnę zjadę tam i ja. Chlebem i solą powitam ja we drzwiach. I doktor przyjedzie, i... wszyscy, i wszyscy. Czy tak będzie dobrze, co Nikt nawet słowa jednego nie wypowiedział. Szerokimi oczyma patrzono na panią Opolską, która szczęśliwa i rozjaśniona objęła ich spojrzeniem jak ramionami. I ręka podniosła się powoli, była blada i ręce jej drżały, chwiejąc się, podeszła do pani Opolskiej i z nagłym szlochem rzuciła się w jej ramiona. Doktor patrzył potem z rozrzewnieniem, jak cały świat zamienił się w radość wzruszoną do głębi serca. Wszyscy ściskali wszystkich, a zjednoczonymi siłami czyniono to z panią Opolską, która wykrzykiwała. Czego ode mnie chcecie? Cóż tak nadzwyczajnego? Udusisz mnie, Irenko. Doktor podszedł do niej ostatni i podniósłszy palec w górę, wygłosił uroczyście. Morowa z pani kobita. Zwróciwszy się zaś ku ręce dodał. Widziałem grube dziedziczki i cienkie dziedziczki. Widziałem takie, co miały czworo dzieci, i takie, co miały ośmioro dzieci. Widziałem rozmaite, ale takiej dziedziczki, co ma mleko pod nosem, jako żywo nie widziałem. I Irenka śmiała się do niego przez łzy. Kiedy wielki rwetę z tego dnia opadł wreszcie dopiero następnego dnia wieczorem, z przerwa nocną, i ukoił się jak ciepły wiatr, co przyleciał z końca świata, gdzie jest wieczyste lato, pani Opolska dała znak do wyjazdu wszyscy mieli na resztę zimy pojechać do Warszawy aby tam niecierpliwie czekać owej wiosny najszczęśliwszej doktor miał pozostać na gruzach i strzec tych mizernych pamiątek, które kurczyły się z zimna w dwóch izdebkach mieszkania pani Borowskiej. I one wrócą z wiosną tam, skąd je osypane łzami jak rosą wywieziono na wygnanie. Doktor przysiągł jej ręce, ze ich będzie pilnował jak źrenicy lewego oka. Co nocy będę chodził tam z dubeltówką, przyrzekł groźnie, El biada temu, kto chciałby oderwać nogę od twojego stołu. Przede wszystkim zaś będę miał oko na burmistrza. Doktor dziwnie nadrabiał miną. Coraz częściej gadał sam do siebie i coraz częściej zdarzało mu się, że na swojej drodze spotykał ściany domów lub latarnie. W wielkim roztargnieniu wołał: „Przepraszam” i szedł dalej, zadumany. Żywił wielki szacunek względem pani opolskiej, równocześnie jednak i wielki żal. Jej dziełem jest ta cała rewolucja i to całe trzęsienie ziemi, ale trudno, stało się. Co najlepszego stać się mogło. Niech jej Pan Bóg da zdrowie. Wyratuje tę gromadkę z rozbicia i z potopu, bo co byłoby się z nimi stało? Doktorem wstrząsnął dreszcz na myśl, że musieliby zmarnieć na nic, chociażby on najdziwniejszych dokazywał sztuk. Coś tam kiedyś bredził w rozmowie z Irenka, że ma po prababce pończochę pełną potężnych skarbów. Pończocha może by się znalazła. Tylko z tymi skarbami to było garstwo. A teraz Irenka zamieszka w Białym Domu. To szczęście, to wielkie szczęście, bo to przecież niedaleko. Będzie ją widział często, albo też nie będzie jej widział. Zjedzie na wiosnę, ale potem będzie musiała pojechać do miasta, do szkół, a majątkiem będzie gospodarzył jakiś zawodowy rolnik. Była już wczoraj o tym mowa. Nie będzie Irenki. Dobry wieczór, panie doktorze. Zawołał przechodzień. Daj mi pan spokój do stu Wrzasnął doktor. Ja mam ciężkie zmartwienie, mruczał oddalając się pośpiesznie, a ten do mnie z jakimiś interesami. Ciężkie zmartwienie doktora zaczęło się naprawdę następnego dnia dopiero. Mieli wyjechać o zmierzchu, a od świtu rozpoczął się rwetes, pakowanie, przypominanie, nawoływania. Zdawało mu się, że w jego domu wybuchnął pożar. Podczas którego rozlegał się śmiech, jedna ciocia Amelia nie zaśmiała się ani razu i tak mogło zdawać się, że ona jedna wyjeżdża niechętnie, gdyby w tym domu naprawdę był pożar. Ona byłaby go straszliwie rozdęta swoimi westchnieniami. Ile razy spojrzała na doktora, wzdychała smutno. Gdyby kto był jedno wyszeptał słowo, aby pozostała, zaśpiewałaby z radości. Nikt nie wiedział dlaczego. Jej serce wiedziało tylko. Chciało się jej płakać, ale udawała, ze uśmiecha się, kiedy doktor dawał jej roztropne rady. A w Warszawie niech panna Amelia nikomu nie dowierza. Zjawi się tam pewnie jeden z drugim fatygant i powie: Kocham cię, luba Amelio. Wspomnij pani moje słowa. A pani niech nawet okiem nie mrugnie i serca nikomu nie oddaje, bo im tam nie o serce idzie, ale o posag. Posagu nie mam, a serca nie oddam nikomu, rzekła ona cicho. A czemuż to szlachetna ciociu Amelio? Bo moje serce jest pęknięte, powiedziała ona z trudem i łatwo uciekła. Niech i ciebie, biedactwo. Bóg pocieszy, mruczał doktor serdecznie, ale i jemu zdawało się, że ma pęknięte serce, kiedy zaczęli go zegnać. Nawet pani Opolska uściskała go serdecznie i tkliwie. Wszystko zniósł mężnie. Aż wreszcie podeszła ku niemu ona, Irenka. Doktor chciał przemowie wesoło, ale coś go chwyciło za gardło w piersiach uczyniło mu się zimno jak w piwnicy. Spojrzeli sobie w oczy takim spojrzeniem, w którym prócz niezmiernej miłości nie było nic innego. Irenka też nic nie mówiła, ale on słyszał najwyraźniej słowa drżące i rozpłakane. Niech ci Bóg zapłaci za wszystko, ty najlepszy na świecie, otarłeś nasze łzy ręką miękką i miłosierną, oddałeś nam serce, jasne złote serce, pocieszałeś nas. Kiedy byliśmy smutni, kocham cię jak Ojca, ty dobry, ty złoty, ty samotny człowieku. Będę modliła się za ciebie, a póki mego życia będę pamiętać o tobie. A gdybyś kiedy potrzebował pociechy pomyśl tylko o mnie, o swojej ukochanej ręce, a ja przybiegnę. Żegnaj, żegnaj, wujaszku. A nagle powiedziała szeptem Wujaszku, wujaszku. Co to? Taki stary i płacze. On zaś odrzekł nie swoim głosem. Ja śmieję się, ale czemu ty beczysz? objął jej głowę i całował wiele, wiele razy. Dziecko moje, powtarzał, dziecko moje jedyne. Niech ci Bóg. Więcej już nie mógł powiedzieć, bo chociaż szukał z ogromnym trudem, nie mógł znaleźć słowa. Koniec. Czytał Jacek.